Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i w dzisiejszym odcinku pokażę wam moje ostatnie mecze w lidze weekendowej. Do składu kupiłem jednego pioniera, bo pasował mi do środka pola. No i oczywiście zobaczycie, co udało mi się trafić za jaką rangę? Przekonajcie się sami. Jak widzicie, nie ma Jorente od pierwszej minuty, to dlatego, że potrzebowałem tutaj kogoś ze stylem gry. Sprzedałem mu Siale, James Ward-Prowse, bo on ma playstyle związany z podaniami i potrafi podać piłkę. Zaczynamy oczywiście od zwycięstwa. To jest mecz o 11. Neymar, Griezmann, Diaby, jeszcze nie ma tego Trickstera z powrotem. Full focus, bo musimy zrobić 11. Jak wbije teraz 11, no to wiecie, później już z górki. Rodrigo! 1-0, ale ja nie robię cieszynki, no przecież nie robiłbym tego. Czemu się tego nie da powijać? Ale może taka automatyczna cieszynka jest znakiem, że trafiamy dzisiaj Cristiano Ronaldo. Oj, Son! Karny! Gol? Ta gra jest posrana. Nie no, tutaj brawa dla Hyunmin Sona. Fajnie się tam zastawił. Jest szybka odpowiedź, 2-1. Zasłużone po tym, jaką bramkę strzeliłem. My oczywiście też możemy spróbować odpowiedzieć, nie najlepiej mi to wyszło. Frankie? Boom! Dobrze! Neymar? O! Rywal... Mamy 11-3 i zagramy jeszcze jeden mecz przed 19. Team Abi. Ruben Dias z Marquinhosem, Rashford, Neymar i Dembele. No, ładny bilans, to i ładniejsze te składy. Okej. Okay. Skandal. Brawo, Dudek. Ale może teraz... Son! Mogłem wejść. No niestety, za bardzo się podjarałem. No i Dembele 1-0. Prosto i skutecznie. No i zmiany niestety nie pomogły. Jest 2-0. Aha. Ej, dobra, bo mamy czas ogółem, nie? Że... No jednak nie wrócimy. A może jednak. Jeszcze Salah. O. Paczka za 100 koła. To jest walkout. Zobaczmy. Brazylia, może Neymar, może... Przypominam, jest to paczka niewymienna. Pasuje mi do składu, akurat z Chouameni mogę go połączyć. Co jest z tą grą, no Boże! Czad, czy opłaca się tego Simonsa? Jego alternatywne pozycje to lewe skrzydło SPO, ale... Powiem tak, tak obiektywnie, gdyby ten Simons był na rynku, on w SBC kosztuje 130 tysięcy. Jezu, to jak Pokemony na... No nie pokażę ci statystyk Simonsa, bo zepsuło się. Ale naprawdę, to jest piękne, tego jeszcze nie widziałem. Nigdzie czegoś takiego nie widziałem codziennie, ta gra zaskakuje, no. Nie no, wracając do tego Simonsa, bo nie skończyłem. Wydaje mi się, że gdyby ten Simons był złotą kartą, bądźmy ze sobą szczerzy, on by kosztował 5 tysięcy. No takie są fakty, jeśli Musiala 5 na 4 kosztuje 20 tysięcy, ten Simons nawet z playstylem byłby foderem. On kosztuje 130 tysięcy w SBC, no... No niestety. Walczymy o 14 zwycięstw. Jakiś legendary man, czy będzie miał jakieś ikony, przekonajmy się. Tonali, Coquelin... Z piąty raz gram na tego Coquelin, no kurde, Rodrigo, dobra. Son! Karny! Nie wyjdź z meczu, nie wyjdź z meczu. W Salach, gdzie on dzisiaj uderzył? Chyba w prawy górny. Jak? Dziękuję? Nie potrzebuję rzutów karnych. Dobra próba, szanuję, ale... Za daleko troszkę. O jeny, jak prymitywnie, nie! Griezmann? 2-0, samobój. Co? Jorente 2-1, proszę, zaskoczył mnie przeciwnik tym rozegraniem. Nie ma to jak podawać piętką we własnym polu. Jezus, Jezus Maria, brawo! Karny, no! Spóźnione wejście, no nic, zobaczmy. Timo Werner kontra Jerzy Dudek, sam środek. Cyk. Cyk. Crouch! Rodrigo! Boże. Ward-Prowse! Ale wykończenie 4-2. No i to jest jeden z naszych nowych nabytków. W tym momencie się spłaca. Uwaga, czy to będzie Werner? Dobre wykończenie, jest 4-3. Ten gol nie powinien zostać uznany, było po czasie. Mamy 12-4. No ten Sissoko, mówię, grałem nim w drafcie. Robił wrażenie. Rodrigo z Griezmannem. Rudiger bez słabych punktów. Sissoko 1-0, on jest dobry. My mamy Griezmana 1-1. Panie i panowie, to jest dopiero 7 minuta spotkania. Mamy już 2-1, przeciwnik prowadzi. No złoty Rodrigo, powiem wam, lepszy trochę od tego mojego. No niestety, źle się tam poprzesuwałem i kundę czyściutko. Czy ktoś mu pomoże? Mohamed Salah sam na sam. On takie rzeczy kiedyś kończył. Griezmann 4-1.
Dobra, 4-2. Drugi raz próbowałem takiej finezji w drugi narożnik. Oj, Marquinhos 5-2. Ward-Prowse! Kelly? Brawo, Dudek. Nie, no Dudek akurat stara się, ja to doceniam bardzo. Kto na ławę? Czekajcie. Cantona, Hernandez, Sterling. Solidnie to wygląda. Brzytwa team, no powiem wam tak, to musi być jakiś ostry skład, co nie? Neymar, Diani, Jesus jest szybko. To byłby dobry start. Ale tak mnie to denerwuje, ten Salah, zamiast biec, on stoi, ja dopiero muszę się na niego przełączyć, żeby zaczął biec po tę piłkę, no to jest... Serio, czasami... Czy będzie? Son musi być! Naprawdę teraz tak lekko? Ta gra jest przykra. Zastanawia mnie tylko jedno, bo tak myślałem w ogóle, że Griezmann... Nie wiem, tak wiecie, z mojej perspektywy, ja tutaj widzę, nie mam jak tego rozrysować, muszę sobie coś ogarnąć do rysowania. Widzę tutaj dużo miejsca, żeby Griezmann tam sobie stanął i no miałby dużo miejsca, żeby to wykończyć. Griezmann, co ty zacząłeś robić w tym momencie? Może powinienem był wcześniej do niego podać, to prawda, ale nadal uważam, że... ważne, naprawdę. Mówiłem wam, że moim celem jest 15 zwycięstw, niestety nie będzie meczów o 16, mamy teraz mecz o 14. Jeśli to wygram, to już będę zadowolony, ale gram na diabelski skład i mamy kogoś, kto wybrał tego Kunię. Myślałem, że nie przyjmie. Wydawało... Naprawdę liczyłem na po prostu strzał z powietrza z pierwszej jakieś nożyczki. Nie! Skurczybyku ty, no jak mogłeś mi to zabrać? I Griezmann na jeden nie trafia. Ejsa! Oj, Bono! Aha! Nie, przepraszam. W tym momencie przepraszam oczywiście. Risa! To jest gol. Dudek, masz jedno zadanie. Salah! Jest 1-0, no wreszcie! Kurde, wystarczyła chwila niedopilnowania i król Egiptu trafia. 20 minut, panie i panowie. Dawaj, huknij tego powershota tym Risem, no ja czekam na to cały mecz. Obraca się jak kloc, ale ten Theo Hernandez też jakiś najzwinniejszy nie jest. Może go sobie sprawię po tej lidze weekendowej. Co, Boslaj? Koniec, panie sędzio! Udało się! Magiczny dotyk Liska HD sprawia, że się przełamujemy pierwszy raz w tym roku i mamy 14 zwycięstw. W tym momencie, Robercie, oczywiście pragnę ci podziękować za pomoc. Pierwszy raz w tym roku, 14 zwycięstw. W przyszłym tygodniu spróbujemy zrobić mecz o 16. Będę się starał, może jeszcze jakiś tutaj trening, prawda? Kilka rad od Liska i będzie dobrze. 3 piki. 3 razy 85 plus 50 tysięcy monet. Dobra. Pik numer 1. Uwaga, mamy Kubo! Mam jego wersję Player of the Month. Ale to jest niesamowite, nie? Zrobiłem Rodrigo, trafiam jego złotą kartę. Zrobiłem Kubo, trafiam jego kartę specjalną. I tak nim grać nie będę, więc biorę kwarę, żeby mieć kartę na ikony. Ja myślę przyszłościowo, czy będą dwie specjalne z... Raiten, dobra. Kolejny obrońca do kolekcji. Ojej, Parejo, dobrze, jest dobrze. Paczka za 100 koła. Jest, mamy pierwszy specjalny walkout w tej grze, nie mam pojęcia, nie... To jest Benzema? Nkunku? Ej, dobra, czekajcie, bo to jest walkout Nkunku, kto wyskoczy? Czy zobaczymy Portugalię? Zróbmy to, co? Cristiano! Kto to? A, on kosztuje 10 tysięcy. No nic, no zawsze jest to karta specjalna, zawsze jest to uczciwa miniaturka. Myślałem, że Cancelo, no podobny trochę, no nie ma co ukrywać. Jesteś Salah, jakkolwiek się to czyta, którego można wrzucić do ewolucji, nie jest nic warty. Jeśli chodzi o Martineza Quartę, wystawię, może ktoś go kupi za 12 tysięcy. Ile Nkunku teraz? Około 20 tysięcy, może zostawię go na ławkę. Nikogo mega OP tutaj nie ma, resztę no squixeluje, nie ma sensu trzymać tych kart, ale powiem tak, ja już jestem zadowolony. Paczka Ultimate. Nic specjalnego, ale może chociaż jakiś podwójny czy coś? Berardi 85. Co? Chiesa? Nie no, Chiesa ma LE. Przepraszam, to jest paczka Ultimate? To jest paczka za 100 zł? Największa z dostępnych paczek, no jak zawsze. To będzie potrójny walkout, proszę nie mrugajcie. Historia tworzy się na naszych oczach. To nadal może być jakiś złoty kozak. To będzie Trent Alexander-Arnold i wyczuwam podwójny walkout. Jest podwójny. Kto zastąpi Trenta? To może być Neymar, to może być złoty Mbappe.
To jest Antoine Griezmann! 120 tysięcy! Ależ pięknie! 100 tysięcy, ale nadal jest to 100 tysięcy, no i udało się. Jeszcze Riyad Mahrez, no pięknie. No to co, na zakończenie jeszcze jakiś pozytywny akcent, skoro drop podkręcony na maksa, zarobiłem chyba jakieś 150 tysięcy, to teraz! Ile ona kosztuje? 30 tysięcy, dobra! Podsumowując, jestem mega zadowolony z tego wyniku, przepiękne nagrody, udało zarobić się bardzo dużo pieniędzy po sprzedaży wszystkiego, to będzie około 180 tysięcy, zapowiadają się fajne transfery w tym tygodniu, ale co najważniejsze, no dzisiaj wieczorem stream, na którym mam nadzieję, że pojawi się paczka z ikoną, którą, no zrobię. Może trafi kogoś do środka pola, oby tylko nie środkowy obrońca. Z góry życzę wam powodzenia, no i za tydzień walczymy o 16 zwycięstw. Trzymajcie się, cześć!